Przedwiośnie. Tak zatytułowaną wystawę malarstwa Tadeusza Blicharza, artysty samouka ze Staszowa, można podziwiać w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Tadeusz Blicharz malarstwem zainteresował się już w dzieciństwie, ale za pędzel po raz pierwszy na poważnie chwycił dopiero 4 lata temu. Dziś, będąc na emeryturze, maluje jeden obraz dziennie. Lubię malować w plenerze. Zabieram swoje zabawki, idę w plener i dobre miejsce, miejsce zachwycające powoduje, że uruchamiają się wszystkie zmysły i wtedy powstaje obraz. Wspomnę o takim epizodzie, przez 12 lat mieszkaliśmy w samym centrum Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego we wsi Nowa Huta w gminie Raków. I to miejsce chyba najbardziej wpłynęło na moje malowanie. Bo tak dużo miejsc, szczególnie uroczych, dosłownie wychodziłem z domu i w każdą stronę oglądając się, to powstawał nowy obraz. W Tarnobrzeskim Domu Kultury Tadeusz Blicharz prezentuje zbiór obrazów będący częścią większego cyklu. Wystawa Przedwiośnie inspirowana jest dziełem Stefana Żeromskiego o takim samym tytule. Można powiedzieć, że Żeromski przyrodę opisał, a Blicharz ją namalował. Przed paloma laty, w roku 2018, miałem wystawę w Szklanym Domu w Muzeum Żeromskiego w Ciekotach. Była to wystawa pod tymże samym tytułem, Przedwiośnie, i pani Kazimiera Zapałowa, znawczyni Stefana Żeromskiego, przyjaciółka nieżyjącej pani Barbary Wachowicz, zaproponowała, żeby stworzyć taką wystawę, nawet dała tytuł Tadeusz Blicharz, pejzaże dopełnione, Stefan Żeromski, czyli moje obrazy i cytacje z utworów Stefana Żeromskiego. I tych obrazów powstało ponad 70 i to jest duża wystawa. Ona będzie miała niebawem prezentację w Kielcach. Dzisiaj jest część z tej wystawy. Wystawę malarstwa Przedwiośnie można oglądać w Tarnobrzeskim Domu Kultury do 20 marca. Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy serdecznie na ogólnopolską premierę najnowszej książki Michała Śmielaka, Tarnobrzeski Dom Kultury, sala kameralna, godzina 17, 8 marca, Dzień Kobiet. Z tej okazji ogólnopolska premiera. Co to znaczy? To znaczy, że w tym dniu o godzinie 17 dopiero będzie dostępna książka w wersji papierowej. Wtedy pan Michał obiecał, że złoży pierwszą dedykację w książce i autograf. Będziemy mieli też niespodzianki dla pań. Wtedy będzie można też Michałowi zadać pytania odnośnie najnowszej jego pozycji książkowej. Liliana Fabisińska, autorka wielu książek. Jedna z jej najnowszych książek zatytułowana jest 107 sekund. Bohaterką książki jest Diana, matka samotnie wychowująca córkę Olę. Kobieta ledwo wiąże koniec z końcem, lecz mimo tego robi wszystko, aby zapewnić córce wygodne życie. Wówczas na jej drodze pojawia się Norbert, mężczyzna opiekuńczy, czarujący i bogaty. Można powiedzieć, że jak w bajce o Kopciuszku, życie Diany jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienia się niesamowicie. Wraz z córką przeprowadza się ona do willi w Krakowie, gdzie wiodą spokojne i bezpieczne życie. Dopełnieniem tej rodzinnej sielanki jest przyjście na świat małego Stasia, syna Norberta i Diany. Dziecko odmienia nawet jak do tej pory niezbyt przychylnie patrzącą na swoją synową teściową. Jak każda bajka, i w tej bajce jest zakończenie. Niestety jest to tragiczne zakończenie, gdyż mały Staś umiera. Wszyscy, włącznie z Dianą, uważają, że to ona jest winna tej tragedii. Kobieta z tym wszystkim, z tym bólem, z tą rozpaczą pozostaje sama, tym bardziej, że jej mąż i teściowa nie pozwalają zapomnieć jej o nękających ją wciąż wyrzutach sumienia. Książka dostarcza czytelnikowi wielu silnych emocji. Po jej przeczytaniu z pewnością nie można przejść obojętnie wobec tej książki, gdyż nasuwa ona nam wiele pytań, pytań trudnych, na które jednoznacznie jest ciężko znaleźć odpowiedź. Są to takie pytania jak
Czy naprawdę można kogokolwiek obwinić za śmierć Stasia? Kto naprawdę kłamie, a kto mówi prawdę? Czy ktoś, kto przeżywa taką tragedię, może utracić wiarę w swoich najbliższych? Dlaczego właśnie ci najbliżsi Dianie ludzie, zamiast pomóc jej, wyciągnąć do niej pomocną dłoń, ranią ją? Co tak naprawdę skrywa teściowa Diany? 107 sekund nie należy do książek łatwych i przyjemnych. Autorka tutaj porusza bardzo trudny i bolesny temat, jakim jest śmierć małego dziecka. Fabisińska połączyła powieść obyczajową z thrillerem psychologicznym, co dzięki temu ułatwiło czytelnikowi bardziej wnikliwe spojrzenie w portrety psychologiczne jej bohaterów. Polecam książkę, ponieważ jest dobra i mocna. Na pewno pozostawi ona w czytelniku wiele emocji, powiedziałabym różnych, wręcz skrajnych emocji. Polecam. Liliana Fabisińska, 107 sekund. W Galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu prezentowana jest wystawa prac Janiny Bąk, biżuteria i patchwork z recyklingu. Kolorowe naszyjniki, bransolety i narzuty to efekt pasji i wyobraźni autorki, która w swojej pracy twórczej wykorzystuje niepotrzebne już nikomu resztki wełny, gałganki, koraliki oraz części puszek po napojach. Monika Chwałek-Oczkowska to tłumaczka dzienników Walerii Tarnowskiej. W swojej najnowszej książce autorka opublikowała zwierzenia hrabiny z pierwszej dekady małżeństwa z Janem Feliksem. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbędzie się spotkanie autorskie z tłumaczką, w trakcie którego będzie można nabyć jej najnowszą książkę. Miasto i za miastem to wystawa gobelinów i obrazów autorstwa Maki Cieleckiej. Autorka podczas pobytu w Turcji odkryła tkactwo, które ją zafascynowało. Następnie zainspirowana bogatą tradycją gruzińskiego tkactwa artystycznego podczas 4-letniego pobytu w Tbilisi zaczęła realizować swoje gobeliny. Prace poświęcone miastu będzie można podziwiać w Muzeum Zamku Tarnowskich już 5 marca. Ewelina Miśkiewicz to tarnobrzeska pisarka mająca w dorobku już 8 książek. Najnowsza z nich, zatytułowana Nasza pierwsza piosenka, to powieść z gatunku literatury kobiecej, pełna uczuć i krętych dróg. Promocja książki odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Dwóch tetryków regularnie przesiaduje na ławeczce w parku. I choć różni ich niemalże wszystko, to łączy wieloletnia przyjaźń. Ich szorstkie relacje są źródłem przekomicznych scen i zabawnych puent. Obaj marzą, by jakiś promyk słońca odmienił ich los, więc kiedy pewnego dnia dosiada się do nich Adrien, w facetów wstępuje nowy duch. Masz piękne dłonie, synu. Tak, wiem. To jest bogactwo. Wielkie pieniądze. Piotr Czarny to czarujący 30-kilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy Olga, jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia, stawia mu ultimatum. Uwielbiam czasy, w jakich przyszło mi żyć. Straszna bandyta. Ale działa. Olga, z przykrością stwierdzam, że jest ładna. Ale gdzie się mieszka i pracuje, tam się nie wojuje. Naprawdę przeleciałeś 17 ań? Olgi nie masz. Ale chyba mam Oliwię, nie? Czasem ktoś mnie pyta, jak możesz podejść do obcej kobiety i zacząć z nią gadać. Nie boisz się? Po prostu mówisz, czym głupiej, tym lepiej. Cześć! Seks to jest walka o władzę. Ona musi patrzeć na ciebie i widzieć, że jesteś wystarczająco silny. Opa, co ja zrobiłem? O czym zapomniałeś? Impreza. A ty ile kobiet zbezcześciłeś? Około setki, może trochę ponad.
Films przedstawia. Przy łowieniu ryb najważniejsza jest cisza! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji opanował niełatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko, czego dotkną, zamieniają w radość i śmiech. Dajmy tym opowiastkom tytuł Mikołajek. Ale fajnie! Będziemy się doskonale bawić. Wiesz, czego mu brakuje? Trzeba naszemu łobuziakowi wymyślić kolegów. Na głowę upadł? To jest dziewczyna! Wygłupy są strasznie fajne! Pobierzemy się! Najlepsze pomysły podsuwały mi młodzieńcze marzenia. My z chłopakami umiemy się bawić. Strawy do mnie! A co to za przebranie? Ja chcę mieć zdjęcie w tym stroju albo wcale! Napisz jakąś nową historyjkę. Zobaczcie, skąd się wziął najfajniejszy chłopiec na świecie. Film według pomysłu Anny Gościnny. Nie poznają go państwo, kiedy wróci z obozu. Szczęście Mikołajka. Genialne. Nie martwcie się, ja was poznam na pewno. Colin, Sonny, Larry. Film ten to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me, I just don't like you no more. You liked me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been done. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey's shite that day. Well, it wasn't me little donkey's shite, it was me pony's shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me... Colin! And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, he can still play the fiddle with 4 fingers, I bet ya. Going back to your own gang now, Polly. And talking to me, are you? Why aren't you talking to Polly no more? That wouldn't be a sin, now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yeah, we all remember the music at the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Can't be waiting around for any more of this madness. Just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. W oparciu o bestseller New York Times, mężczyzna imieniem Otto opowiada historię Otto Andersona, który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina. You cannot use this road without a permit. Have a nice day, sir. You know, the other guys don't do this. The guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially. I'm sorry I didn't get him here earlier. The whole neighborhood is falling apart these days. No, 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 stop! Oh, my God. Give me the keys. Hello. Hello. What's your name? Otto. Otto? O-T-T-O. I'm Abby. O-T-T-O. Got some new neighbors. Bye. Nedwit husband. I brought you some food. Okay. Bye. Are you always this unfriendly? I am not unfriendly. Okay, you're not. Every word you say is like a warm cuddle. Hi, Otto! Can
Can you please give me a ride? I don't have a license. You don't have a driver's license? How old are you? Clutch in and brake. Brake, the car is stopped. Don't hit the car. Brake, brake. I almost hit the car. It's all right. It's a hybrid. Well, it's all right. How did you get in here? Go! No, no, no. You are not taking over my bed. You can sit around and wait. I was wondering if you could help us out. I'm not sure about this. It's gonna be very fun. How was it? You did a good job. You should pat yourself on the back. Well, it's all right. I have a cat. You think you have to do everything on your own? But guess what? No one can. Even if the sun don't shine, well, oh, no! It's all right. I'm Beppo! You want to see a trick? Yeah! Could I borrow a coin? What did you do? Send me back to the corner! Sir, no! It was all the clown's fault. Zadra to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich jak ona. I nie chcę zagoić się stara rana z rana. Muszę jeszcze niestety do tej pracy iść i ciągle muszę tam gnić. Moja będzie ta rap gra. Raperom jest łatwiej. Oni skleją jakieś dwa słabe rymy, zaśpiewają głupawy tekst o dymaniu, mają hit od razu. Bruto, bruto, pieski się plują, jest bruto, bruto. Chce ktoś ze mną nawinąć tu na scenie swój kawałek? Masz jakąś ksywę, młoda damo? Nie jestem damą, jestem Zadra. Do you have a clue? My jak 50 in the club. Obyło się bez wielu prób, bez tych wielu dróg. Przez prawda ukryta jak plant, jak plant, jak gram, tak gram. Odrodziłam się jak Feniks. Zostaję tu, nic tego nie zmieni. Ktoś się na scenie pięknie mieni. Zostaję tu, odrodziłam się jak Feniks. Zostaję tu, nic tego nie zmieni. Ktoś się na scenie pięknie mieni. Zostaję tu. Nazwali mnie Zadra. Wchodzisz w to?